Według Słowa Bożego istnieją tylko dwie doktryny, a więc nauka Jezusa Chrystusa, a druga przeciwstawna o Jezebel. I dziś wieczorem staramy się prześledzić obydwie. Chciałbym, abyście otworzyli list do Tytusa. Możecie przewrócić kartki w prawą stronę. Mówię to do chłopców z Teen Challenge. Jeśli dojdziecie do listu do Hebrajczyków, przewróćcie kolejny rozdział. Niektórzy z tych chłopców niedawno zostali zbawieni. Nie chciałbym, żeby to było śmieszne, lecz by im pomóc. A więc znajduje się on pomiędzy listem do Hebrajczyków, a drugim listem do Tymoteusza. Będziemy rozważać fragment, drugi rozdział, 10 werset. Niczego sobie nie przywłaszczają, lecz niech okazują zawsze doskonałą wierność, ażeby pod każdym względem stali się chlubą dla, tutaj pastor zaznacza, nauki naszego Zbawiciela, Boga. Jest to więc wskazanie na naukę Jezusa Chrystusa, która została nam tu wyłożona. A więc po pierwsze, jeżeli chciałbyś osądzić jakąkolwiek doktrynę oraz czy całe dzisiejsze posłannictwo jest słuszne oraz to, czy ty sam w niej trwasz, może jesteś tylko dzisiaj gościem u nas. Jeśli jesteś dziś pierwszy raz, to masz pełne prawo, aby osądzić, czy w Times Square Church jest głoszone prawdziwe Słowo Boże. Tylko tak jesteś w stanie osądzić poprzez Słowo Boże. Chciałbym więc, abyście dzisiaj przysłuchali się dość uważnie temu wszystkiemu, a tym bardziej co Duch Święty ma wam do przekazania, prosto do wnętrza waszego serca. Zweryfikujmy więc, czy nie macie do czynienia z fałszywym nauczycielem. Oceńcie, czy nie głoszę wam fałszywej Ewangelii, tak abyście nie mieli wątpliwości. Dobrze by więc było, abyście nie byli zaślepiani, bądź mocni moim słowem lub kazaniem, ale by wszystko było czyste i przejrzyste, zgodnie z całym Słowem Bożym. Przyjrzyjmy się więc czystej nauce Jezusa Chrystusa, która naucza o odrzuceniu wszystkiego, co nieboże, zaparciu się światowych porządliwości w obecnym życiu. Nie tylko wyłącznie wieczności, ale również tutaj. Teraz zaś powróćmy do wersetu numer 11, Tytus 2:11. Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom. Więc czego nauka Jezusa Chrystusa nas tutaj naucza? Zapytam więc, a wy odpowiecie. Naucza nas o wyrzeczeniu się wszystkich bezbożnych i światowych porządliwości. Powinniśmy świadomie żyć w sprawiedliwości i pobożnie na tym obecnym świecie, szukając tej błogosławionej nadziei, która uwydatnia się przez naszego dobrego Boga i Zbawiciela Jezusa Chrystusa, który oddał swoje życie za nas, który wykupia nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić swój lud na własność. Gorliwy, spełniają dobrych uczynków. Pomów, do tego zachęcaj i karć z całą powagą. Niech cię nikt nie lekceważy. Czym więc oznajmia nam Ewangelię Jezusa Chrystusa? O czym więc prawdziwi prorocy Boży przemawiają? Werset przemawia z pełnym autorytetem i nawołuje do i poucza pełnym autorytetem. Niech żaden człowiek nie odważy się podważyć tych słów. Pytam więc, czy to jest w waszej Biblii? Pozwólcie, że zadam wam pytanie. Całą uwagę poświęćcie na wysłuchanie tych słów. Do kościoła, którego chodzisz i zamierzam tutaj podważyć jakiegoś autorytetu, a nawet wymieniać któregokolwiek, mówię tylko o pewnych zasadach, jakie występują. Czy więc będąc w swoim kościele czujesz się bardzo dobrze? Czujesz się szczęśliwy, zadowolony? Czy pastor przemawia z pełnym, duchowym autorytecie? Duch Święty przeszywa twoje serce aż do otchłani. I stojąc tam ze złamanym sercem, przemawiając również do samego siebie, że nie pozwoli ci opuścić tego zgromadzenia, dopóki nie oczyścisz się z grzechów. Nie pozwoli ci wyjść z nimi przez drzwi tego kościoła. Możecie być na mnie źli. Możecie również mnie opuścić. Ale mówię wam to przez łzy, że Bóg nakazał nam głosić słowo, które wodzą cię naprzód przed Bożą odpowiedzialnością. On jest po to, aby oczyścić samego siebie i nakazać to samo wybrane. Przesłaniem o łasce Bożej jest również to, że została nam ona darowana jako narzędzie do odrzucania wszystkich bezbożnych i światowych rządz, aby prawdziwie żyć w sprawiedliwości i pobożnie na tym obecnym świecie. Powiem wam, że jeżeli chodzisz do kościoła, nie możesz ukryć swoje grzechy, też zataić, a potem wejść do swoich bożków, nie czując się przy tym niekomfortowo, lepiej to przemyśl, uważaj na to. Powinny się na tym głęboko zastanowić, ponieważ obecna sytuacja sprawia, że grzech już nie jest nazywany grzechem i łatwiej go ukryć, a sprawi to to, że pogrążysz się w coraz większej ilości bożków, bałwanów i własnym ego. Aż do momentu całkowitego zatracenia przekonania w przeciwieństwie do tego, jakie masz teraz. Słowo Boże nawołuje do tego, aby oczyścić się z całej niegodziwości ciała i ducha, aż do całkowitego uświęcenia, bojaźni przed Panem. To właśnie jest moje nauczanie, właściwe nauczanie. I mamy prawo do całkowitego napominania i karcenia, bo Bóg dał mi takie prawo. Dla tych, którzy chcą chodzić przed Nim w czystości, aby jako niewinni stać w całym duchowym autorytecie, po to, by się nad Tobą wywyższać, czy dobić się całkowicie, ale powiedzieć Ci to ze złamanym sercem, że Boże
Bożym pragnieniem jest to, aby mieć w Nowym Jorku swój święty lud, nawet jeśli musiałbyś objechać wszystkie okoliczne kościoły, aby zebrać wszystkich narkomanów i alkoholików z ulicy. Bóg i tak wzbudzi swój święty lud w tym mieście. Może powiesz mi, pastorze Dawid, jesteś opłukany? Powiem ci, że to nieprawda. Inne zaś powie, że to szatańskie. Niedawno pewna grupa ludzi dzwoniła do nas do biura, bądź też wysyłała nam listy, a miało to miejsce w tamtym tygodniu, w których zawarli taką wiadomość, mając przy tym złamane serce. Słuchajcie, Dawidzie, w naszym zielonoświątkowym kościele nasz pastor pewnego razu wstał i oznajmił, że on nie jest tutaj, aby głosić tam o grzechu, lecz aby wywyższać Chrystusa. Więc zapytam, jak chcesz wywyższać Jezusa Chrystusa, nie zważając na grzech i nie mając przed nim czystych rąk? Niedawno też dostałem żałosny list od pewnej pani, która uczęszcza i służy w pewnym zborze, która pełna bólu i miłości do swojego pastora, będąc tam wraz ze swoimi dziećmi, które są zadowolone z tej właśnie społeczności. Jednakże ona woła: o Panie, zmień ten zbór, zrób coś. Ponieważ jej pastor oznajmił, iż na ich zgromadzeniach nikt nie będzie stał przed kazalnicą i wygłaszał żadnego upominającego i krytycznego kazania. Jestem tutaj, aby wyzbyć się waszych lęków, abyście pozbyli się nieprzyjemnego poczucia winy i potępienia. Sam osobiście nie chciałbym, żeby Bóg przestał uświadamiać mnie względu na potępienie powodu grzechu i winy. Mówię przy tym, byśmy się dobrze czuli sami ze sobą. Wtedy tak prawdziwie masz rację. Potępienie odnośnie winy, aby wzbudzić nas żal i łzy, objawiającą, niszczącą moc grzechu. Dzięki takiej postawie Duch Święty będzie mógł przyjść i rozpocząć nas proces oczyszczania. Istnieją oraz propagowane są dwie skrajności. Możemy zaobserwować kaznodziejów, którzy podczas swojego kazania głoszą sadystyczne przesłanie, którzy dosłownie masakrują. Słowa te są szorstkie i zimne, mówią tylko lajoistyczny punkt widzenia, prowadzący do dobrych uczynków, a nie tego właśnie chce Bóg. Ale jest jeszcze gorsza strona niż ta. Całkowicie neutralne przesłanie, kiedy to kaznodzieja wychodzi i głosi jak tchórz, który obawia się urazić swoje zgromadzenie. Obawia się głoszenia prawdy, ponieważ boi się straty swoich pieniędzy albo tych, którzy finansują kościół. Spotykam ludzi, którzy zaczępiają mnie, mówiąc: słyszałem, kiedy przemawiałeś przeciwko Ewangelii Sukcesu, jednakże mój pastor nie wstydzi się o tym mówić. Tym jednakże on również głosi przeciwko grzechu czy nieprawości raz na jakiś czas. Oraz używa takich zwrotów jak terminów typu świętość. Oczywiście, że wdrażane są tego typu słowa, aby uwiarygodnić kazanie. Ale mi nie chodzi o używanie samych sloganów. Chodzi mi o to, co Duch Święty generuje w tobie, kiedy usłyszysz te słowa. Jaką to wykonuje w tobie pracę i czy jesteś tym poruszony. Przejdźmy do pierwszego listu Tymoteusza. Przewertujcie kartki w lewą stronę. 6 rozdział. Tyle nauczań o Jezusie Chrystusie budowane są wokoło tematów świętości oraz pobożności. Spójrzmy więc na werset 3 i 4. Jeśli ktoś naucza inaczej i nie trzyma się zdrowych słów Pana naszego Jezusa Chrystusa oraz nauki zgodnej z pobożnością, razem przeczytaliśmy, ale chyba wam to za szybko wyszło. Więc powróćmy do pierwszych słów tego wersetu. Za bardzo wam się śpieszy. Skupmy się na tym, przeczytajmy bardzo powoli. Jeśli ktoś, jeżeli jakikolwiek pastor, nauczyciel, ewangelista, czy ktokolwiek naucza inaczej, jeżeli jakiekolwiek słowa nie zgadzają się z nauką naszego Pana Jezusa Chrystusa, oraz omijana jest koncepcja pobożności, to jest osobą jaką, i to nawiązanie jest do 4 wersetu, jak jest nadęty oraz niczego nie pojmuje. Więc dlaczego słuchacie takich osób? Nie jest to dla mnie nic zabawnego. To jest sprawa życia i śmierci. Zdenerwując werset, jest nadęty, niczego nie pojmuje, lecz chruje na dociekanie i słowne utarczki. Z nich rodzi się zawiść, sprzeczka, bluźnierstwa, złośliwe podejrzenia, ciągle spory ludzi o wypaczonym umyśle i którym brak praw. Jeżeli więc homoseksualista czy gej, osobą pobożną, ludzi, którzy uważają, że pobożność jest źródłem zysku, w tym momencie powinieneś się wycofać od jakiegokolwiek nauczania bądź promowania doktryny, które naucza cię, że homoseksualista może być świętym, uświęconym. Innymi słowy mówiąc, jeżeli jesteś błogosławionym, tak też będziesz świętym. Twoje błogosławieństwo materialne generuje w tobie oczyszczenie. Bez problemu wskażę wam jedne z najbardziej ateistycznych kościołów w Ameryce, które opływają w bogactwo. Pokażę wam chrześcijan, którzy żyją w totalnej deprawacji, będąc przy tym bogatymi. Nauczanie, które promuje naukę, że gej może być święty, to najlepiej są to uciekaj. Jednakże poruszmy do doktryny o Jezebel, ponieważ to jest kwintesencja mojego przesłania. I wgłębimy się w tę naukę demoniczną, która wkrada się do dzisiejszych kościołów. I chciałbym pokazać wam 3 wyraźne znaki, jakie pojawiają się
przy zwiedzeniu Jezebel. Z tego względu, że wszystkie te rzeczy, wszystkie te aspekty będą ucieleśniać całą tą doktrynę, o której mówił Jezus Chrystus w drugim rozdziale objawienia świętego Jana w przesłaniu do Tiatyru. Więc teraz skupcie się i nastawcie uszu. Pierwszym więc punktem jest to, że doktryna o Jezebel uczy, że coś z natury złego może być dobre. Z natury złego może być użyteczne bądź pomocne. Że coś świeckiego bądź bluźnierczego może być uświęcone, jak też czyste. Więc w dzisiejszym przesłaniu zaczniemy od tego, gdzie to wszystko się rozpoczęło. A więc od Jezebel w Starym Testamencie. Przejdźmy więc do pierwszej księgi królewskiej, gdzie ma początek cała ta ideologia. Pierwsza Królewska, 16 rozdział. Nie wiem jak wy, ale ja kocham Słowo Boże. Wy też? Wy również? Zdradzę wam coś. Wszystko w tej księdze jest czarne albo białe. I z całego serca w to wierzę. Ale taka mała anotacja. Wróćmy więc do tekstu. Cofnijmy się więc do Starego Testamentu, aby zobaczyć, przebadać postać Jezebel. Jej starotestamentowe uwodzenie, które przejawia się tak samo w Nowym Testamencie. Przeczytajmy więc 16 rozdział, werset 30. Chciałem wam przedstawić dwa typy charakterów. Ahaba, króla izraelskiego i jego żonę Jezebel. Werset 30. Ahab, syn Omriego, również czynił to, co złe w oczach Pana i stał się gorszy od wszystkich swoich poprzedników. Doszło do tego, że nie wystarczyło mu popełnianie grzechów Jerobama, syna Nebata, gdyż wziąwszy sobie za żonę Jezebel, córkę Edbaala, króla Sydończyków, zaczął służyć Baalowi i oddawać mu pokłon. Pamiętajmy, że w Nowym Testamencie imię Jezebel świadczy i stosuje się do fałszywej nauki czy doktryny. Zaś w języku hebrajskim słowo Jezebel oznacza czysty, cnotliwy, nieskalany bądź czystą dziewicę. Czy możecie sobie wyobrazić, że najbardziej nikczemna kobieta na świecie, nierządnica, zwodzicielka i zabójczyni, ma imię związane z czystością, cnotliwością lub dziewictwem? Ale w hebrajskim zawsze stawia się znak zapytania w aspektach kiedy, gdzie i jak. Innymi słowy mówiąc, jak to się stało, że nagle nazwano ją świętą, czystą, nieskalaną? I jak to możliwe, że my możemy ją tak nazywać, albo ją tak nazywano? I te same pytanie chcę zadać odnośnie tym wszystkim, którzy nazywają się chrześcijańskimi rokowcami. Twierdzą oni, że teraz jest to coś świętego i uświęconego. I iż jest to Boże dzieło, Boże prowadzenie. Ja chcę się ich spytać, jak, gdzie i dlaczego. Przez kogo i jak się to zadziało. A sam Duch Święty sam zadaje te pytanie, stawiając bardzo duży wykrzyknik. Zaś imię Ahab w hebrajskim tłumaczy się jako taki jak jego ojciec. I tutaj możemy się zgodzić, że był taki jak jego ojciec diabeł. Związane przez wszystkie możliwe demoniczne i szatańskie moce, które są w stanie opętać i związać człowieka. Ogólnie Jezebel prezentuje fałszywą doktrynę, zaś Ahab ofiarę tejże fałszywej doktryny. Skupmy się więc i przejdźmy dalej, gdyż chciałbym, abyście jasno zrozumieli, jak Biblia odnosi się do Jezebel. Jeżeli więc jesteś związany w grzechu i jest coś w twoim życiu, co stało się czymś przewlekłym, także owo odstępstwo bądź grzech zakorzeniło się w tobie na dobre, to kolejnym krokiem będzie to, że zaczynasz to usprawiedliwiać. Czy zrozumieliście to? Bóg więc poprzez swojego ducha i pismo mówi o tym, że nie jest wystarczająco dla Haba, że stałeś się grzesznym i zacząłeś ukrywać coś w swoim sercu. Oraz to, że twoje serce stało się podobnym do twojego ojca. A zaraz potem jakieś pożądanie, które było w twoim sercu, nie zostało przez ciebie odrzucone. Ale dla spotęgowania i uwieńczenia tego wszystkiego poślubiłeś sobie jeszcze Jezebel. Duchową jednak analogią do ciebie jest to, że nie tylko nie wyzbyłeś się grzechu, o którym wspominał ci Duch Święty, nie jest również wystarczające dla ciebie to, że nie wyzbyłeś się ze swojego serca materializmu. I nie wystarczą tylko te wszystkie rzeczy, które związane są w twoim sercu, które starasz się ukryć. Też do tego wszystkiego znajdziesz sobie doktrynę, prawdę bądź usprawiedliwienie twoich czynów. I wracając do wersetu 31, doszło do tego, że nie wystarczyło mu popełnianie grzechów Jerobama, syna Nebata, gdyż wziąwszy sobie za żonę Jezebel. I aktualnym trendem, który występuje wśród dzisiejszych chrześcijan, jest to, że trwają w swoich pożądliwościach. A zaraz potem, ostatnią rzeczą, jaką potrzebował Ahab w swoim życiu, była Jezebel. Potrzebował on zaś kogoś takiego jak prorok Natan. Gdy Dawid zgrzeszył z Batszebą, to nie potrzebował żadnego kaznodziei, pozytywnego myślenia bądź zaklinacza szczęścia, który klepiąc go po plecach powiedziałby: możesz to uczynić, możesz to zrobić. Nic ci nie brakuje, wszystko jest okej.
Ahab zaś potrzebowałby palca Natana wyciętego w jego stronę, mówiącego: to ty jesteś tym człowiekiem, to o ciebie chodzi. Taki idiom. Więc jeżeli masz w swoim sercu grzech oraz przekonanie o pożądliwości tego, czego pragniesz, ponad miarę, to wcale nie potrzebujesz gościa próbującego pozytywne myślenie, lecz przyszywający głos Ducha Świętego, który powie ci: przestań, zatrzymaj się. Biblia nauczy nas, że nie było drugiego takiego jak Ahab, który zaprzedał się do czynienia dzieł niegodziwości, takich, jakich dotąd nie widział Bóg, a wszystko było podburzane i manipulowane przez jego żonę Jezebel. A przesłaniem tego jest to, że jest możliwość, byś znalazł taką doktrynę, która będzie ją promować, i że może przyjść czas w twoim życiu, kiedy zatracisz się w swojej pożądliwości do tego stopnia, że znajdziesz tego potwierdzenie w różnych doktrynach, prawdach, naukach, do tego stopnia, że będziesz miętany wszędzie tam, gdzie powiesz sobie: aha, to brzmi w miarę fajnie, pasuje mi to. Ci, którzy głoszą naukę Jezusa Chrystusa, zawsze wykazują ludziom pomiędzy tym, co jest dobre, a co jest złe. Przejdźmy do Ezechiela 44:23. I mają pouczyć lud mój o różnicy pomiędzy tym, co święte, a tym, co nieświęte, a także o różnicy pomiędzy tym, co nieczyste, a tym, co czyste. Fragment ten wykazuje, co tak naprawdę powinien czynić prawdziwy pasterz, tak aby pokazywał ludziom w społecznościach, zborach, to, co najpierw objawił mu osobiście Duch Święty, a potem całej społeczności, różnicę pomiędzy czystym a nieczystym. Tego też mamy całą generację dzieci, które nie są uczone rozróżniania, także jadą do parków, gdzie uprawiają przygodny seks już jako nastolatkowie. W tym wszystkim całe rzeszy kaznodziejów, stojąc przed kazalnicą bądź w prywatnych poradach duszpasterskich, głoszą, że wszystko jest okej, dopóki to respektujesz, mając przeświadczenie, iż jest to właściwa relacja. I wiecie, kto promuje tą całą teologię? I wiecie, gdzie ci wszyscy rock'n'rollowi chrześcijanie, nawet teraz punk rock czy slamming rock, który również jest promowany jako, gdzie wszyscy miotają się pod sceną, uprawiając pewnego rodzaju pogo. Byli szarpanie się, przepychanie. Mówię wam szczerze, że to się właśnie dzieje na dzisiejszych chrześcijańskich koncertach, gdzie czytamy o tym w listach, które dostajemy. Nowy trend, jaki obserwujemy dzisiaj w kościele, to Slammer Rock. W tamtym tygodniu dostałem list od dziewczyny ze złamanym sercem. Ponieważ w każdym, nawet ostępczym kościele jest mała resztka świętych ludzi, którzy pragną, aby wstąpiła Boża chwała. I bracie, siostry, chcę, żebyście wiedzieli, że to nie może trwać zbyt długo. Przychodzi czas, kiedy po prostu musisz odejść, wycofać się z tego typu społeczności. Nie jest ważne, czy będziesz miał gdzie się udać, po prostu uciekaj stamtąd, jak naucza Biblia. Wracając do listu, ta młoda dziewczyna pisze do mnie: bracie Dawidzie, jestem w szoku. Złamane serce. Ledwo co napisałem ten list. Na kartce papieru można było zauważyć ślady łez. Pewnego razu, gdy przyszła do Assembly God Church, to gromada dzieci poprzebieranych za klauny z różowymi włosami miała udział w przedstawieniu mającym na celu pokazać zakrzywiony seksualny świat w wykonaniu. W tym wszystkim pastor jednak usprawiedliwiał ich i wdawał się w zwadę z każdym, który chciał przemawiać przeciwko temu. Co stało się z naszymi kazalnicami? Nic więc dziwnego, co stało się z całą generacją młodych ludzi, którzy nie wiedzą, co jest dobre, a co jest złe. Nie ma rozdzielenia pomiędzy tym, co jest czyste, a co jest nieczyste. Święte bądź bluźniercze. Tylko niewiele o tym głosi, lecz dziękuję Bogu, że ich jest coraz więcej. Alleluja. Thank God he's raising up more though. Hallelujah.